Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołów. Szósty set. Witamy w najnowszym odcinku podcastu Szósty Set. Szósty set przedsezonowo. Dzisiaj już tym razem w trzyosobowym składzie, nie jak w przypadku naszej krótkiej opowieści o projekcie Warszawa, gdzie byłem tylko ja i Filip. W trzyosobowym składzie w Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Opowiemy wam o. Mistrzu Polski. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Już można połamać język. W zeszłym sezonie ta Zaksa chyba była trochę wygodniejsza. W tym sezonie ten człon Grupa Azoty no, wymagania sponsora i dzięki, no, dzięki temu mamy nową nazwę klubu, ale też jest to nazwa dość długa i wydaje mi się, że nieco mniej przystępna niż w przypadku, grupy, niż w przypadku samej Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Zaksa ostatnie 4 lata. 3 Mistrzostwa Polski. Bardzo dobrze na stanowisku prezesa klubu odnalazł się Sebastian Świderski, jeśli wynikami mamy oceniać jego pracę. No, a chyba właśnie rolą prezesa jest to, żeby takie warunki do, do zdobywania sukcesów klubowi swojemu stworzyć. No to jaki jest sekret Sebastiana Świderskiego? Może w ten sposób zacznijmy. No, moim zdaniem, sekret jest jeden, i to jest francuski rozgrywający Benjamin Antoniuti. Cztery sezony w Kędzierzynie. Tak jak powiedziałeś, trzy tytuły: jedno wicemistrzostwo, e, prowadzenie gry w bardzo dobry sposób, i, i wydaje się, że zawodnikom bardzo dobrze się z nim gra i chcą też do tej Zaksy przychodzić, aby u jego boku grać tą fajną, szybką siatkówkę. A tak, jeszcze nawiązując może do nazwy, to e, nazwa może troszeczkę dłuższa, ale przynajmniej sponsor, chyba stabilny i, i wygodny. <laughs> No tak, z sukcesem może być Bento Nuttia, ale myślę, że nie tylko. Cała w ogóle drużyna Zaxy od tych czterech lat, gdzie oni wygrali trzy złote medale, jeden srebrny medal, charakteryzuje się tym, że z sezonu na sezon było niewiele zmian. Z pierwszego zespołu Mistrza Polski odszedł właściwie tylko Juri Gładr z tych najważniejszych postaci, w kolejnym Dawid Konarski. Można właściwie na do dwóch postaci się ograniczać co sezon maksymalnie, a teraz już się to, to trochę zmieniło. Jaki jest sukces Sebastiana Świderskiego? W tym przypadku postawił na trenera Nikolę Grybicia, postawił na przyjmującego Petra Łukasika Simone Parodiego, e, na środku David Smith. Jednym słowem bardzo dużo zmian w kędzierzynie. Bardzo dużo zmian w kędzierzynie, ale trochę gdybym ja miał odpowiedź na, na zadane przez samego siebie pytanie odnośnie tej recepty, no to wskazałbym no, nie jedną postać, nie Benjamin Nutti, no ale postaci, myślę, trzy. Benjamin Nutti, mm, Sam Dero i Paweł Zatorski. Mm, są takie trzy postaci, które, które już od tych kilku sezonów, no, wokół nich były, był budowany ten kręgosłup drużyny. Te zmiany były faktycznie kosmetyczne, niewielkie. No i w tym sezonie sama Dero już w grupie Azoty Zaksie. Nie zobaczymy. Same kulisy tego transferu też dość zaskakujące, jak na siatkówkę oczywiście, bo, bo był to transfer sytuacji, w której sam Dero po prostu miał podpisany kontrakt na, na kolejny sezon. No a mimo to oferta Dynama Moskwa na tyle skusiła władze klubu Skędzierzyna Koźla, że, że sama Dero do Dynama Moskwa wypuścili. Dla mnie to był zdecydowanie najlepszy zawodnik ostatnich kilku sezonów ligi niepowiatowana strata zarówno dla samej Zaksy jak, jak i dla Ligi. Ja bym tu powiedział o, o dwóch aspektach. Po pierwsze no, kontuzja Taylora Sandera zmusiła rosyjski zespół do poszukiwania zastępcy. A druga kwestia, o której troszeczkę zapominamy to są te problemy, które wynikały w Kęcierzynie z pewnej sytuacji związanej z menadżerem i tutaj z kwestiami podatkowymi. Tak i i jest taka sytuacja, że ci zawodnicy, no, mając pewne zobowiązania podatkowe, muszą je po prostu dalej polskiemu fiskusowi oddać, i, i, i taki transfer też może być szansą na to, żeby te zobowiązania szybciej spłacić. Odejście z Dero, Mateusza Bieńka, Andrej Gardiniego to były te najważniejsze chyba odejścia z zespołu. I o ile na odejście Gardiniego i Mateusza Bieńka myślę, że można było się przygotować, bo to były ruchy względnie wcześniej. Do przewidzenia. O tyle odejście sama Dero, tak jak powiedział Kuba, w kontekście bardzo pechowej dla Zaksa, sytuacji, gdzie dynamo Moskwa, albo dynamo Dudki, jak się przypomina pewna reklama, dynamo Moskwa było zmuszone znaleźć zmiennika dla kontuzjowanego Taylora Sandera, sięgnęli po belgijskiego przyjmującego, no i na taką sytuację Zaksa. W mniej więcej na początku września, mogła już nie być kompletnie przygotowana i zaczęły się nerwowe poszukiwania zastępcy dla, zgadzam się, najlepszego siatkarza ostatnich lat w Puslizie. No i teraz po podam Wam zestawienie na przyjęciu i powiecie mi, co o nim sądzicie, ale to jeszcze nie będzie to finałowe, obecne zestawienie. Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Filip Grygiel, Adam Smolarczyk. Co sądzicie akurat o takim zestawieniu na przyjęciu? No to nie było zestawienie drużyny, która chciałaby walczyć o Mistrzostwo Polski i, i będąc postawiony w takiej sytuacji, prezes Świderski musiał błyskawicznie działać. W pierwszej kolejności zakontraktowano pewnego doświadczonego Włocha, a następnie sięgnięto po chyba dużą nadzieję polskiej siatkówki, prawda panowie? Czy Filip Grigel myślę, że to bardziej zmyślał o ataku, co są zakontraktowane, a nie na przyjęcie, ale, ale te ruchy Zaksy w postaci Simona Parodiego, Piotra Łukasika kompletnie moim zdaniem zmieniają obraz tego zespołu. Zawodnicy o bardzo odmiennej charakterystyce, Piotr Łukasik zdecydowanie bardziej nastawiony na ofensywę. Simone Parodi zawodnik bardzo uniwersalny, zrównoważony, ale jego słabą stroną jest zdrowie. Tak, no ze zdrowiem Piotrka Łukasika też bywało różnie. No, on akurat bardzo, duże, bardzo dużego pecha miał gdzieś na początku swojej kariery sportowej, gdy on w wieku 16 lat wchodził do Plus Ligi. I nie wiem, czy pamiętacie drugą postać, która w wieku 16 lat wchodziła do Plus Ligi? Bartosz Kurek. Tak, i wydaje mi się, że wejście w takim wieku do rozgrywek seniorskich pokazuje skalę talentu, nawet jeśli Piotr Łukasik wchodził do no, jednej z najgorszych wtedy drużyn plus ligi, czyli Indykpolu Polu AZS-u Olsztyn, którego był wychowankiem. To, to, to jednak jest to 16-letni zawodnik, takie rzeczy zdarzają się bardzo rzadko, w szczególności w siatkówce, no to jeszcze można byłoby wskazać pewnie Wilfredo Leona, który w wieku 14 lat um, gdzieś tam debiutował w reprezentacji Kuby, więc to jest niebotyczna skala talentu, no i on do tego swojego talentu, powiedzmy, ten swój talent wykorzystał, czy zaczął wykorzystywać w zasadzie w ostatnich dwóch, trzech sezonach, tam zaczęło się od pobytu w BBTS-ie Bielsko-Biała, gdzie miał naprawdę bardzo dobry sezon, no, i skusiła się Warszawa na zatrudnienie Piotrka Łukasika. No, i on w zeszłym sezonie no był, wydaje się, wyróżniającą postacią Warszawian. No, i to też zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski Witala Heinen'a. No, myślę, że drużyna z Warszawy na pewno tego transferu żałować nie mogła. Dość niespodziewanie dla wielu obserwatorów, którzy nie śledzili tak dokładnie gry Piotra w Bielsko-Białej, to on stworzył z Bartkiem Kwolkiem duety przyjmujących w drużynie z Warszawy. I mimo tego, że na początku sezonu on bardzo często był przedmiotem zagrywek typu flot przeciwników, to na tym przyjęciu dość często dobrze sobie radził. Nie był tak łatwy do trafienia, szczególnie w końcowej fazie sezonu. I zasłużenie znalazł się w reprezentacji. reprezentacji, w której też w wielu meczach, szczególnie pod koniec już w Pucharze Świata, w tych pierwszych dwóch meczach, co ciekawe, on wchodził na podwójną zmianę jako atakujący. No i druga postać, która pojawiła się na przyjęciu, Simone Parodi, włoski przyjmujący, niegdyś uważany za jednego z czołowych siatkarzy na, swoich pozycji, na swojej pozycji. No to, jeśli by szukać podobnego e, w przypadku, Polskiej lidze to Mateusz Mika siatkarz po mistrzostwach świata gnębiony non stop kontuzjami i podobna sytuacja jest z Włochem, który ostatni pełny sezon zagrał, można powiedzieć, w, w latach 2014-2015 obok bartosza kurka w lube. Później został na kolejny sezon w lube i tam już zaczęły się jego duże problemy zdrowotne. Trafił na dwa sezony do pieczędzy, ostatni sezon w Latinie i non stop gdzieś coś mu się przytrafiało. Skracając krótko, skracając krótko, mówiąc krótko o jego poprzednim sezonie, zaczął jako przyjmujący podstawowy w Latinie, po czym doznał kontuzji, kilka kolejek pauzy, wrócił na pozycję libero, jakaś jedna kolejka pauzy i znowu wrócił jako przyjmujący. Jeśli już był na boisku, to notował całkiem niezłe liczby, ale, ale ten kształt jego ostatnich lat to bardzo duży znak zapytania, jeśli chodzi o zdrowie. Myślę, że Simone Parodi wniesie bardzo dużo jakości, też mentalnej, na przyjęciu. No on będzie zawodnikiem, od którego będą mogli się uczyć no w zasadzie wszyscy, bo ten cały, cały komplet zawodników myślę, że, że będzie, mógł się, będzie mógł się akurat od Włocha uczyć. No, chyba jednak nazwisko w tym momencie trochę przytłacza rzeczywistą formę sportową i poziom sportowy. Trudno powiedzieć, czy to tylko kwestia kontuzji, czy, 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 czy nie, ale, ale faktem jest to, że. No, on chyba jednak przychodzi do, do kędzierzyna Koźla jako no, czwarty przyjmujący obecnie. Raczej tak o takie zabezpieczenie przyjęcia, opcja na, 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 na to poprawienie przyjęcia, czy, czy po prostu zabezpieczenie innych elementów gry, które akurat nie będą leżały. Oczywiście jeśli będzie zdrowy. Aleksander Śliwka, no, on pozostał w kędzierzynie Koźlu. Jak oceniacie sezon reprezentacyjny Olka? Dobrze, bardzo dobrze. Szczególnie końcówka w Pucharze Świata, gdzie grał sporo spotkań o do Leona i jako taki defensywny przyjmujący spisywał się bardzo dobrze. Wcze, w, wcześniej było różnie, bo bardzo dobra forma w meczach Ligi Narodów, kiedy grał. Później e, w, również w kwalifikacjach, kiedy, kiedy wchodził w Gdańsku, też pomagał drużynie. Troszeczkę dołek miał, miał wrażenie na mistrzostwach Europy, ale też zobaczmy. Jak bardzo on był obciążony prawie cały sezon. Nie był tylko w Chicago na turnieju finałowym, więc jestem bardzo ciekaw, jak to się odbije na jego dyspozycji fizycznej. No bo nie ukrywajmy, no to jest tutaj w tej chwili główny przyjmujący i od niego będzie rozpoczynał trener grbić yy, wyższą szóstkę. A jak ty, to Filipin? Także nie mam nic wiele do dodania, jeśli chodzi o Aleksandra Śliwkę. To ja jeszcze dodałbym tylko to, że no, Olek Śliwka. Potrafił być w poprzednich sezonach trochę frustrujący. Jak się obserwowało go na boisku, to to, to, to wydawało się być po prostu dość miękki w, w ofensywie. Te jego rozwiązania techniczne. No, on technicznie jest bardzo dobrze wyszkolonym siatkarzem. Natomiast trochę chyba brakowało siły uderzenia. Obserwując go w reprezentacji, wydaje mi się, że już momentami ta siła uderzenia też się pojawiała. Ona trochę wzbogaciła jego repertuar zagrań w ofensywie. Jeszcze raz było za mocno w meczu z Brazylią przy piłce setowej na 2 do 0, tam troszeczkę za, za dużo siły w tym ataku. Myślę, że gdybyśmy mieli poszukać, to każdemu zawodnikowi bylibyśmy w stanie znaleźć Oczywiście. taką jedną piłkę czy dwie, które, których nie mieścił w boisku. Więc to cały czas no, jest zawodnik, który pasował do gry z aksy, no bo on gdzieś tam minimalizował liczbę błędów w ofensywie i nie tylko. No i ja akurat jestem zbudowany rozwojem Olka Śliwki. Uważam, że po sezonie reprezentacyjnym będzie zupełnie innym zawodnikiem niż, niż był w, jeszcze w zeszłym sezonie w Zaksie. I, I wydaje mi się, że też dla niego dobrym sprawdzianem będzie faktycznie wejście w rolę lidera na, na, na lewym skrzydle, no bo myślę, że to, to od niego będzie bardzo dużo zależeć, tak jak zresztą już panowie wspomnieliście. Zestawienie przyjęcia uzupełni Kamil Cemeniuk, to jest powrót z wypożyczenia do zawiercia. No i to też był chyba dość dobry sezon poprzedni Kamila. Szczególnie jego początek, gdzie na, dysponował bardzo dobrą zagrywką, pamiętna pierwsza kolejka i mecz z sekoresowią, gdzie to jego zagrywki w tej breku kilka pod rząd spowodowało, że to zawiercie wygrało ten pierwszy mecz. Końcówka sezonu troszeczkę jest słabsza, już gromniej. mniej, natomiast bardzo dobrze też reprezentował się na Uniwersyjadzie w Napolu, gdzie był naszym podstawowym przyjmującym. Zgadzam się, byłem na tym meczu w Zawierciu właśnie, o którym Kuba mówił, gdzie, Aleksander, gdzie przepraszam, Kamil Semeniuk odmienił losy Tajbreka, więc doskonale te sytuację pamiętam. Ogólnie po prostu dobry stosunek Kamila Semeniuka w Zawierciu, myślę, że to wypożyczenie dobrze mu zrobiło i będzie solidną częścią kędziżyńskiego zespołu. Tak, w pewnym momencie zaczął przegrywać rywalizację z Aleksandrem Ferreiro, który no, z Marcinem Walińskim w Zawierciu tworzył tę parę podstawowych przyjmujących. Ale dopóki grał regularnie, to, 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 to dobrze wyglądał na boisku i myślę, że, że, że właśnie taka para semeniuk parodii, jeśli chodzi o trzeciego, czwartego przyjmującego, to jest, to jest dobrze obsadzona pozycja. Jeżeli tylko zdrowie będzie u obu zawodników, to, 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 to myślę, że możemy tutaj się spodziewać tego, że w dowolnym momencie oni będą w stanie poprawić grę drużyny. A no a i Olkowi Śliwce i Patrykowi Łukasikowi temu, tego nie życzymy, ale i jeden i drugi to są zawodnicy, którzy czy w zeszłym sezonie, czy, czy w poprzednim sezonie w jakieś tam drobne dołki w swojej dyspozycji sportowej wpadali, no i wtedy te alternatywy są przyzwoite. O Filipie Gryglu to wspomniałeś Filip, że mm, Filipie, że akurat on przychodzi na atak, tak? On we, we, z, 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 zawodnik z SMS-u spała. Tak, atakujący. Okej, okay, atakujący. O ile kojarzę, to atakujący, tak. Okej, okay, um, no i ta, powiedzmy, piąta postać, tak, skoro Filip Grygiel na, na, na ataku, no to Adam Smolarczyk, AGH Kraków. On też dołączył do, 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 do grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle, ale on chyba raczej z myślał o drużynie drugiej, czyli Zaksie Strzelce Opolskie. Dalej, atakujący Łukasz Kaczmarek pozostał w składzie Kędzierzynian na obecny sezon. Sławomir Jungiewicz, on chyba w kontuzja, tak? I wydaje mi się, że, że, że zanim on powróci do gry, to jeszcze parę miesięcy będzie musiało upłynąć. No i z, właśnie z tego powodu zatrudniony został również nowy zawodnik w Zaksie i to jest wiadomość przedostatniego tygodnia, jeśli dobrze kojarzę, Arpad Baroti. czy to jest, to, jest Węg to jest Węgier, tak? W sumie akurat nazwisko samo też węgiersko brzmi, co by nie mówić. Arpad Baroti. Hmm, czy, 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 co Wy co sądzicie akurat o tym transferze? No bo to jest taka zagadka trochę. Znaczy, dla mnie Arpad Baroti to siatkarz, który grał w miejscach, czyli w ligach, które dosyć śledziłem, ale akurat go nie zapamiętałem z boiska. E, ostatni sezon w Narbon, czyli on trafił z klubu, gdzie odszedł inny siatkarz z Taksy, czyli James Show. To był podstawowy zawodnik francuskiego zespołu, który zajął 10 miejsce, sprawdziłem sobie jego statystyki z ligi francuskiej i żeby jakoś móc to przedstawić, to wziąłem sobie pod lupę Brama Van Dendrisa i Jona Patry No Jarpel Barot, jeśli chodzi o efektywność ataku, wyparł z tej trójki najgorzej, wyróżnia się liczbą asów serwisowych, bo 15% jego zagrywek to asy serwisowe, to w tej wspomnianej trójce najlepszy wynik, tylko że z kolei robi najwięcej błędów. 27% zagrywek to były błędy. Na 20 zagrywek zrobi 3 asy i 5 zagrywek zepsuje. No w tej statystyce akurat są plusy, są minusy, ale jeśli chodzi o efektywność ataku, to nie była wyróżniająca się postać we francuskiej lidze z tych czołowych atakujących. Łukasz Kaczmarek chyba też sezonu reprezentacyjnego do bardzo udanych zaliczyć nie może, bo on w wielu spotkaniach męczył się w, w ofensywie. No, i ciekaw jestem, czy postać Węgra może Łukasza Kaczmarka w jakimś etapie sezonu, na jakimś etapie sezonu wygryźć, czy, czy raczej się tego nie spodziewacie? Czy raczej uważacie, że to Łukasz Kaczmarek będzie grał od, od deski do deski? Tak, tak patrząc na poprzedni sezon, gdzie Łukasz przychodził zastąpić Morisa Torresa, który delikatnie zawodził. Łukasz dwa sezony temu w Lubinie bardzo dużo ataków, bardzo wysoka skuteczność, transfer. O, przez wszystkich traktowany jako zrozumiały, jako transfer na miejscu, jako zawodnik z ogromnym potencjałem rozwojowym. Czy ten potencjał był pokazany w ubiegłym sezonie? Lekko i To samo bo w sezonie kadrowym było bardzo mocno jego grafaluje. Rzadko kiedy kiedy Dawid dostawał szansę od Witala, żeby wyjść w pierwszej szóstce do końca meczu na, tej, na tym boisku zostawał. Ale z drugiej strony, no wydaje się, że w tej chwili to jest chyba atakujący dla Witala numer 4, tak, skoro był na. Na pocharze świata, gdzie nie było Dawida Konarskiego, to chyba w tej chwili to jest numer 4 w naszej hierarchii, naszego selekcjonera. Tak, i to co mi się wydaje, że cechuje Łukasza Kaczmarka, to względem tych pierwszych trzech atakujących, to chyba siła ataku, tak bym powiedział. Dosyć często po prostu podbijany. Może on nie robi dużo bezpośrednich błędów, nie wyrzuca wielkiej liczby piłek gwałt, ale. Też nie cechuje się wysoką skutecznością. Miewa takie problemy. Tak, ja bym, jeżeli miałbym szukać porównania do zawodników historycznych już z tych, którzy zakończyli karierę, to wydaje mi się Grzegorz Szymański. On też raczej z tą siłą ciosu nie miał, tej siły ciosu nie miał oszałamiającej i on radzi, on chyba podobnie też jak Kaczmarek radził sobie lepiej, gdy miał blok przed sobą. Nie, tak, wiem, czy też prawda, macie, nie tak. wiem czy też macie takie, takie wrażenie, że trochę z Kaczmarkiem też tak jest, że, że on czasem po prostu nie może się wbić w pomarańczowe na tych dobrze wystawionych piłkach na nie wiem pojedynczym, podwójnym, lotnym bloku. Zdarza mu się mieć problemy ze, ze skończeniem właśnie wynikające z tego co o czym mówiłeś Filipie, czyli, czyli siły uderzenia. Myślę, hmm. że on się dobrze czuł po prostu też w układzie, gdzie sam de Roo brał na siebie część trudnych piłek, tak? że, że nie był główną opcją w tej, w tej drużynie w ubiegłym sezonie, a też te, te ciężkie piłki były rozdzielane de facto na ich dwóch. No i to jest taka trochę odwrotność Arpada Barotiego, bo widziałem raptem niedawno kilkanaście może akcji w wykonaniu Węgra. Widziałem też te statystyki z Ligi Francuskiej i Baroty akurat znacznie częściej potrafi bezpośrednio atakiem punktować, ale też dużo piłego oddaje bezpośrednio rywalom. A Łukasz Kaczmarek właśnie może za wiele nie kończy, ale też mniej piłego oddaje. To są takie trochę odwrotności na tej pozycji. No i też sytuacja jest taka, że jeśli będzie Łukasz Kaczmarek na błysku, no to Piotr Łukasik jest takim zawodnikiem, który może dużo dawać w ataku. Wiadomo, że trochę mniej w defensywnych aspektach, aniżeli sam dero, no ale atak będzie też można na lewej stronie oprzeć na Łukasiku, więc tu w pewnym sensie Kaczmarek za wiele nie straci. Opowiedzieliśmy o no, chyba największej stracie dla Zaksy przedsezonowej, czyli o samie dero, no to teraz nie wypada wspomnieć, przechodząc już do środkowych. O Mateuszu Bieńku. Kuczynę lubę, to jest to, jest, to jest to miejsce, w którym Mateusz Bieniek, no etatowy, chyba podstawowy, środkowy, środkowy numer jeden reprezentacji Polski obecnie będzie kontynuował swoją karierę. Jak pokazał też ten pierwszy mecz w Serie A, no nie wiadomo jak będzie też z grą, bo bo tam rywalizacja jest dość, dość mocna. Tam, tam takie postaci jak na przykład Simon, który akurat też z, z, z kopyta. Rozpoczął ten, ten, ten nowy sezon, ale nie o samym Mateuszu Bieńku. Wyrwa wydawałoby się nie do zastąpienia, ale wydaje mi się, że postać Dawida Smifa, który w zeszłym sezonie grał w Resowi i chyba był najjaśniejszym punktem całej drużyny, wydaje mi się, że to jest to chyba, jeżeli chodzi nawet o charakterystykę samych środkowych, to jest chyba najlepsze możliwe zastępstwo, jakie, jakie w sumie Sebastian Świderski i, no i Nikola Grbicz mogli, mogli sobie wymarzyć. No myślę, że tak. Bardzo podobna charakterystyka obu zawodników. David Smith, najlepszy zawodnik Wresowi w ubiegłym sezonie, tutaj pełna zgoda, natomiast on czasami cierpiał na limicie obcokrajowców i to było z dużym bólem, myślę, i dla trenera Kowala, czy potem trenera Kretu, a przede wszystkim dla kibiców zgromadzonych na podpromiu. David Smith osobiście osoba, którą bardzo podziwiam, bo to jest podstawowy zawodnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych, który gra fiatkówkę, no, mimo wyraźnych problemów ze słuchem, mimo, mimo tego radzi sobie fantastycznie. Um, I natomiast pewnym problemem zawsze jest wkomponowanie go w ten system gry, tak, w którym powstała taka kiedyś nawet zasada Smyfa, że piłki takie sporne e, on bierze tak z uwagi na, na swoje ograniczenia. Natomiast zawodnik, który dysponuje z bardzo dobrą zagrywką, szybki na bloku i dosyć skuteczny w ataku, e, z którym można zagrać różne kombinacje. Także myślę, że dla Benatoniutiego to jest e, idealne zastępstwo Mateusza Bieńka. Tak ja myślę że z takich siatkarzy realnie w zasięgu Kędzierzynian Smith jest bardzo dobrym wyborem. Z kolei kontraktowanie Arpada Barotiego i Simone Parodiego powoduje że pierwszy raz od lat w Zachsie może w pewnych sytuacjach pojawić się problem limitu bo jeśli będzie na boisku akurat Barotti będzie to Newt i Parodie no to David Smith już na tym boisku znaleźć się nie będzie mógł także Pierwszy raz od dawna będzie trzeba w Kędzierzynie pod tym kątem uważać. Hmm. Pozostałe postaci, które dołączyły do Zaksy Kędzierzyn-Koźle dla, i, dla, i dla Sebastiana Wardy i dla Krzysztofa Rejno jest to powrót do Zaksy. No jest to powrót po jednym sezonie, bo poprzedni sezon Sebastian Warda w Indykpolu AZS Olsztyn hmm, akurat no, miał momenty, w których zdarzało mu się wychodzić w podstawowym zestawieniu na środku siatki AZS Olsztyn. On tam miał takie sytuacje, w których gdzieś tym swoim flotem dość kąśliwym był w stanie seriami, nawet gdzieś tam z punkty może nie zdobywać, no ale na pewno przy jego zagrywce te serie punktowe AZS-u Olsztyn działy. No, i, i wydaje mi się, że no to jest to jest no dobry, znaczy dobry, no nie jestły środkowy, tak. To ja, ja nigdy, nigdy nie uważałem, że on jest, no, on jest też wychowankiem Olsztyńskiego chemika, Bydgoszty, nie samego AZS-a -y, nie Olsztyńskiego chemika, Bydgoś chemika Olsztyn. Bo tam dwie, dwa kluby, które szkolą juniorów, właśnie Chemik Olsztyn i, i AZS Olsztyn, no, on jest wychowankiem Chemika Olsztyn. Miał okazję zagrać w swoim rodzinnym mieście. Czy ja specjalnie żałuję tego, że on w kolejnym sezonie nie zagra w Olsztynie? Nie, to nie, niespecjalnie. Dla mnie dwie zupełnie inne postacie: no bo e, Krzysztof Rejno, młody perspektywiczny wypożyczenie do zawiercia, podobnie jak u Kamila Semeniuka, możemy chyba powiedzieć, że było udane. E, Dostawał szansę gry. E, jego charakterystyka jest moim zdaniem dosyć podobna do Grzegorza Kosoka, czyli zawodnik, który nie punktuje może jakoś niesamowicie dużo w trakcie meczu, natomiast dość dobrze przesuwa się w bloku i ten jego blok pasywny jest bardzo często nie do końca może dla kibiców widoczny, ale dla drużyny bardzo pomocny. Natomiast Sebastian Warda kontynuuje pewne małe tour de Polonii, teraz chyba czwarty środkowy w drużynie Skędzierzyna, bo chyba nie ma wątpliwości, że, że szóstkowym graczem będzie Łukasz Wiśniewski. Tak, chociaż w Łukasz Wiśniewski mam wrażenie, że nieco obniża loty względem tych początkowych sezonów w Kędzierzynie, to jednak sądzę, że to będzie podstawowa postać środka siatki obok Davida Smitha w Kędzierzynie Koźdżu. Mm, przechodząc do rozegrania, Benjamin Toniutti przemysła Przemysław Stępień. Dwie postaci, które w zeszłym sezonie grały w Zaksie i w tym sezonie również będą raczyć kibiców swoim rozegraniem i, no i swoimi kiwkami, również, również częstymi w przypadku Toniutiego. No to Newty tutaj też no, moglibyśmy tylko pewnie Peany wygłaszać i zachwycać się postawą Francuza, no ale akurat no, on jest najlepszym rozgrywającym ligi od kilku sezonów, i, i, i ja uwielbiam. Obserwować jego grę. Naprawdę. To jest dla mnie czysta przyjemność, dla mnie naprawdę świat rozgrywający z, ze, świat, z, ze światowej czołówki. Tak, no tutaj wielki manewr drużyny z że na której udało się wykorzystać te pewne problemy, e, które były, jeżeli chodzi o jego grę w zenicie kazań i ściągniętego go z Ligi Niemieckiej. E, natomiast ja bardzo lubię oglądać też grę Benton lubię ją też oglądać meczu Polska Francja w Gdańsku, gdzie ten mecz absolutnie Francuzowi nie wyszedł. E, ale to Chyba jeden z meczów, o których mogę powiedzieć, że jego gra była niezadowalająca dla zespołu. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o drugą postać na rozegraniu, przemysła, wstępień, bardzo mało okazji mieliśmy, żeby go oglądać, więc myślę, że pominiemy akurat jego grę. Zastanawiam się bardziej nad tym z tych czołowych polskich zespołów Zaksa raczej nie ma najmocniejszego zmiennika na przyjęciu. Gdybym miał, miał takiego zawodnika wskazać, myślę, że to w Zastrzębia byłby winie do. Nie, nie na przyjęciu, a na rozegraniu. Znaczy, Przepraszam, nie na przyjęciu, tylko na rozegraniu. Tak, wskazałbym winie do Zastrzębia i nie wiem, czy któryś inny klub czołowy ma aż tak fajne odejście na rozegraniu. Ja bym się zgodził, natomiast nawet oglądając teraz mecz drużyny z z Polonią Londyn, zobaczyłem na boisku pewnego pana bez włosów, czy błysego, tak? I mówię, kto to jest? A patrzę, to Przemysław wstępień, którego znałem też z bycia drugim rozgrywającym w Gdańsk. To może trochę jak Samson biblijny, że... no tylko, że anty-Samson, że Samson miał <laughs> włosy, które dawały mu siłę, to może, to może Przemysław wstępień bez włosów faktycznie tę siłę będzie miał i to zasługuje na werbel. Dobrze, Libero, Paweł Zatorski i Korneliusz Banach. E, tutaj chyba też nie ma co się zatrzymywać. Najlepszy Libero w lidze. Tak, najlepszy Libero w lidze, top 3 na świecie. Gwarantuje stabilność na przyjęciu. E, wiele lat już e, wielkim atutem, mam wrażenie, było jego zrozumienie z Sammendero przez lata gry. Teraz tego elementu już nie będzie. E, ale myślę, że dalej to jest najlepszy przyjmujący ligi, Libero ligi, więc tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że to jest bardzo mocny punkt drużyny. I myślę, że dodatkowo cieszy się Piotr Łukasik z gry u boku takiego libero. Chociaż to akurat może nie być aż jakaś bardzo kolosalna różnica, bo w Warszawie przecież grał z Demianem Wojtaszkiem, który też w przyjęciu jakimś znacząco rozstającym zawodnikiem od Pawła Zatorskiego nie jest. No i postać Korneliusza Banacha, on chyba dalej będzie terminował u boku Pawła Zatorskiego, więc, więc podejrzewam, że u niego też w okazji dużo do gry raczej się nie spodziewam. No i trener, również nowa postać. W zeszłym sezonie mieliśmy Andrea Gardiniego. Andrea Gardini przeprowadził się do Włoch, do Piaczęcy, a Nikola Grbicz z Calcedonii Verona powędrował do Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Hmm, śledziliście Serie A? Jak radził sobie Nikola Bicz w roli trenera? jego trenerska przygoda zaczęła się w sezonie 2014-2015 od czwartego miejsca w Perudzi. Ehm, można powiedzieć, że to żaden sukces, aczkolwiek też trzeba pamiętać, że Perugia jeszcze w tamtych latach to nie był ten zespół z Loanem, Atanasijewiciem i tak dalej, więc to raczej wynik po prostu średni bym powiedział kolejne lata spędzone w Weronie siódme, siódme i szóste miejsce e, i z, właśnie z Werony przeszedł już do Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Ostatni sezon w Weronie hmm, pożegnany między innymi dlatego dziś czytałem gazetę Di Modena, że jednym z zarzutów do Nikoli Grybicia było to, że e, na dzień przed ważnym meczem z Monzą, siatkarze i część tabu trenerskiego była widoczna na jakiejś imprezie e, w późnych godzinach. Potem ten mecz z Monzo został przerwa, e, przegrany. Przegrany został też kolejny mecz, a gdyby te dwa mecze wygrać, to Werona miałaby szansę na czwarte miejsce w Lidze i dodatkowe pół miliona euro premier sponsora. Więc e, niby teoretycznie nieważna porażka, ale jednak e, na budżet klubu miała wpływ. E, to się bardzo władze mnie spodobało. To jeden z powodów odejścia z Werony. Ogólnie jakie jest wasze zdanie na temat przyjścia Nikoli Grybicia do Zaksy? Ja powiem może krótko tutaj skupiając się bardziej na kanwie reprezentacyjnej, no bo był to szkoleniowiec reprezentacji Serbii z tą Serbią wyniki najlepsze nie były, co pokazało fakt, że Nikola Grybic został pożegnany po kwalifikacjach olimpijskich przegranych z Włochami, a jego następca doprowadził w pierwszym swoim turnieju Serbów do mistrzostwa Europy to dla mnie ma pewien wymiar. Tak, ma to, pewien, ma to pewien wydźwięk i tak nie życzę tego kibicom z ale dobrze wiem, że ich ocena pracy Andrei Gardiniego pomimo właśnie sukcesów, no bo tutaj trudno, trudno mistrzostwa i Pucharu Polski sukcesem nie nazwać, ale jego, ich ocena pracy była raczej negatywna. Ja to, zawsze tak to odbierałem. No i obawiam się, że oni za Andreo Gardiniem mogą zatęsknić, bo dla mnie Nikola Grbic nie jest i jeszcze w tym momencie, trenerem, o którym powiedziałbym jednoznacznie, że to jest, nie wiem, gwiazda trenerska, że to jest zawodnik, który no, jest gwarantem tego, żeby ta drużyna wykorzystywała w 100% swój potencjał, no bo tak jak przytoczyliście te przykłady, nie jest. Tak, jeszcze wracając do jego kariery w reprezentacji Serbii, trenerskiej kariery, ona zaczęła się nieźle, bo w 2015 roku i Serbia od razu zaczęła od srebrnego medalu. Ligi Światowej, rok później wygrana Liga Światowa, tylko też trzeba pamiętać, że to były imprezy najpierw przed ważnym Pucharem Świata, gdzie te inne reprezentacje musiały się skupić na innej imprezie, gdzie Serbowie nie grali i tak samo było rok później, gdzie Serbowie nie jechali na Igrzyska Olimpijskie, a pozostałe ważne reprezentacje bardziej skupiały się na udziale właśnie na turnieju w Rio de Janeiro, więc tu można też taki aspekt dołączyć, że to nie są jakieś takie super ważne wyniki. No, i chyba w ten sposób możemy zakończyć kwestię nowych zawodników i też nowego trenera w grupie azoty Zaksie Kędzierzyn, Koźle. Teraz odejścia. O Andrzej Gardinim już wspomnieliśmy, o Samie Dereo już wspomnieliśmy. Kolejna strata, myślę, dość znacząca. Rafał Szymura w gks Katowice poszuka swoich szans na bycie liderem zespołu. Brandon Coopers, Turcoink LM atakujący James Shaw, Narbon Wolej, o tym też już wspominałeś Filipie w kontekście Arpada Barotiego, środkowi Mateusz Bieniek w Lubę, Tomasz Kalemka w Wiśle Bydgoszcz, Mateusz Sacharewicz w Kuprum Lubin, no i libero Kamil Szymura dołączył do, do Wisły Bydgoszcz. O tym, że sam to jest największa strata dla zespołu Zaksy, to też już chyba nie musimy dyskutować, więc po krótkiej przerwie wrócimy i opowiemy Wam, jak widzimy yy, potencjał Zaksy Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2019-2020. Szósty set. Zaksa Kędzierzyn Koźle po rewolucji w składzie. Czy to jest odpowiednie słowo? Chyba nie, bo to tylko dwie nowe postaci, które w tej wyjściowej siódemce powinny się pojawić nowe. To Nutti, Kaczmarek, Śliwka, Łukasik, Wiśniewski, Smith Izatorski. i Zatorski. Tak wygląda siódemka Zaksy w nadchodzącym sezonie. No i ta siódemka plus Nikola Grbicz to. Taka moja refleksja. Chyba w miarę dobre transfery, albo powiedzielibyśmy, że bardzo dobre transfery, jeżeli chodzi o zawodników dostępnych na rynku, ale moja ocena jest taka, że to jest delikatny krok do tyłu w porównaniu do poprzedników. Tak, Łukasik do Dero, jak i tu mniejsza jest ta różnica z Mi Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Jeżeli się ze mną zgadzacie, to ja przejdę może do tego, że e, nie widzę w drużynie Zaksy największego faworyta do wygrania mistrzostwa. Myślę, że na pewno celem i potencjał jest na, na miejsce w czwórce. Tam się może wszystko wydarzyć, ale e, nie typowałbym ich na, jako pierwszego kandydata do mistrzostwa. Ja mam podobnie. Nie jest to dla mnie murowany faworyt do wygrania ligi z tego względu, że jest dużo znaków zapytania właśnie chociażby w postaci zdrowia Simone Parodiego, w postaci trenera Nikoli Grybicia, który na razie swoimi dotychczasowymi Postępami swojej pracy nie daje mi stuprocentowej pewności, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, aczkolwiek go nie skreślam oczywiście. No i też wydaje mi się, że względem poprzedniego sezonu wzmocniła się konkurencja, dlatego murowany faworyt to dla mnie nie jest, ale nadal jest to dla mnie kandydat do medalu. Czyli jak oceniacie w tych trzypozycjowej skali? W razie trzypozycjowej skali, w, no trzy pozycje jakie przewidujecie. Pozycja 1-3, bo to, co powiedział Filip na końcu, jest bardzo ważne. Skład jest dosyć szeroki i myślę, że pozwoli na, na rywalizację na wielu frontach, jeżeli drużyna będzie dobrze przygotowana. Także obstawiam 1-3. A który medal, jeśli 1-3? Srebro, srebro. Filipie? Ja mam tak samo. Jeśli trzy, przedziałowy, znaczy trzy pozycyjny przedział, to 1-3 i srebrny medal. A ty Piotrze? No, ja też myślę, że 1-3 dla mnie to jest drużyna, która ten medal w tym sezonie powinna zdobyć. Mm, tylko, że ja myślę, że to może być raczej medal brązowy, bo, bo chyba jednak wyżej stawiam skrebeł chatów i Jastrzębski węgiel w tym sezonie. Okej, okay, no to poznaliście nasze przewidywania i chyba tym będziemy mogli zakończyć nasz odcinek o grupie Azoty, Zaksie, Kędzierzyn, Koźle. Nie jest to najłatwiejsza nazwa, ale przyzwyczajajcie się do niej, no bo tą nazwą będą nas raczyć komentatorzy w nadchodzącym sezonie. Czego życzycie Kędzierzynianom przed kolejnym sezonem? No, aby hala Azoty, bo chyba nazwa tu się nie zmieniła, pozostawała dalej wypełniona i też życzę tego, żeby Zaksa i doszła jak najdalej w Lidze Mistrzów tak no bo no bo czekamy na ten sukces od wielu lat. Może się, będzie tak jak w sezonie dwa lata temu kiedy Zaksa przegrała mistrzostwo ale doszła do Final Four Ligi Mistrzów. Mniej niemiłych niespodzianek w postaci Aper podatkowych z Tomaszem Drzyzgą i w postaci przykrych tego następstw chyba mam wrażenie właśnie że przez to też trochę sam Sandro opuścił konieczyński zespół. Mm. No i chyba na tym zakończymy. Mieliście okazję posłuchać Piotra Złocha, Kuba Lewandowskiego i Filipa Korwantego. Dziękujemy za uwagę.